Witam wszystkich. Dzisiaj robimy taki ścisk w kształcie litery C, który jest bardzo głęboki i jest bardzo użyteczny przy ściskaniu dużych części drewna. Jak porównujemy na przykład z zwykłym ściskiem F, powiedzmy tak jak taki, tu mamy ledwie 10 cm głębokości, a tu mamy 30, więc jest różnica. I często się przyda taki ścisk w warsztacie. Ja osobiście ostatnio miałem problemy i brakowało mi właśnie taki ścisk, jak na przykład zrobiłem koła do piły taśmowej, bo te koła akurat to są kawałki sklejki, które są razem sklejone i mają 40 cm średnicę, więc przy sklejeniu nie miałem nic, żeby ściskać w środku koła i to było trochę mi brakowało. A tak samo w zeszłym filmiku, w zeszłym tygodniu, jak na przykład skleiłem na końcu całą nakładkę do kanapy, musiałem ją ścisnąć do stołu, żeby była płaska, żeby została płaska i też mi brakowało taki ścisk, więc coś tam kombinowałem z takim kawałkiem drewna i trochę było słabo, więc postanowiłem, żeby sobie takie ściski budować. I więc właśnie tego dzisiaj robimy. Ten prototyp jest wykonany z sosny. To jest trochę słabe drewno. Jak testowaliśmy go, nie mieliśmy wagi, więc trochę kombinowaliśmy, jak widać. I okazało się, że przy 80 kg zaczął pękać, więc to jest trochę słabo. I to dlatego dzisiejsze ściski wykonamy z jesionia i z merbało, które są o wiele twardziejsze gatunki drewna i powinny lepiej wytrzymać. Jeżeli chodzi o drewno, mamy trochę szczęście, bo wszystkie wymiary dobrze pasują. Mamy tu jedno ramię, drugie ramię i słupek z tyłu. A jeżeli chodzi o grubość, to tak samo mamy taki sam tutaj. Tu natomiast mamy sęk, więc cała ta część jest osłabiona, więc wetnę paski w tym miejscu raczej, gdzie mamy proste włókna. A jeżeli chodzi o merbao, nie ma w ogóle sęków, więc nie ma o czym się zastanawiać. Wystrugałem i pociąłem wszystkie części na wymiar. Teraz zrobię połączenie. Zrobię połączenie na wpusty palcowe. Myślę, że też inne łączenia by zadziałały, ale skoro sobie zrobiłem szablon do wpustów palcowych, to dlaczego go nie używać? W słupku zrobię 4 palce, jak tutaj, a w ramieniu zrobię 3.
rozpocząłem sklejeniu, to nie było łatwo. Strasznie dużo problemów miałem, bo łączenie było trochę za czasne i ze sklejem to ciężko było. Najgorsze jest to, że nie wiem do końca dlaczego tak było, bo używam dokładnie te same ustawienia szablonu niż tego, a tu było łatwo, a tu było trudno. A nawet tutaj czasami było ok, czasami było trudne i nie wiem do końca dlaczego. Myślę, że to jest spowodowane tym, że merbao i jesion są dużo twardsze niż sosna i dużo mniej wybaczają. I mam trochę luzu w swoim szablonie i niektóre palce mogły nie być do końca równoległe między sobą, co powodowało, że w tym przypadku można było to sortować, ale tutaj to nie szło. Więc może było trochę luzu w szablonie. A drugi powód to jest, że skoro to są bardzo twarde drewna, tarcze, jak tnie jedno gniazdo, z jednej strony ma drewno, a z drugiej strony ma pusto. A żeby się odciążyć, ona będzie miała tendencję, żeby się odchylić od pozycji prostopadłej, powiedzmy, i co powoduje, że mamy gniazda, które są w formie trójkątu, czyli jak jest odwrócony jest kurczowym i oczywiście przy składaniu to nie gra. Więc będę musiał trochę więcej testować z tego co było. Ale na razie wszystko jest sklejone, wszystko się trzyma, więc fajnie. Teraz będę zaokrąglić wszystkie krawędzi, poszlifować wszystko i rączki robić.
skończyliśmy ściski. Teraz będziemy je testować z taką małą instalacją. Po prostu to jest waga. I tu postawię telefon, żeby móc czytać to, co waga pokazuje bezpośrednio. Już ją testowałem z tym, powiedzmy, prototypem, bo pękło przy 80 kg, jak zrobiliśmy test z wiadrem. I okazuje się, że dokładnie tak samo się stało z wagą, więc to znaczy, że ten test z wiadrem był dokładnie, więc to fajnie. I z tymi ściskami tutaj myślę, że w ogóle nie będzie problemu. Waga idzie do 115 kg i myślę, że bez problemu wytrzymują do tej siły, ale jeszcze zobaczymy. A jeszcze jedną rzecz, żeby nie musić 150 obrotów rączki robić każdorazowo, jak chcemy coś wcisnąć, dodałem tu małą śrubkę i ona z tą śrubką można po prostu z wiertarką tak super szybko odkręcić cały ścisk. Hop, i gotowy. Więc testujemy. Więc bez problemu ścisk wytrzymał do 115 kg. Myślę, że spoko by wytrzymał dalej, ale nie chciałem go zniszczyć, ani zniszczyć wagę. Taka ładna PR-owska waga. Więc zatrzymałem się i uważam, że to doświadczenie jest sukcesem i się cieszę. Także fajnie. Mam nadzieję, że Wam to spodobało i jeżeli tak jest, to wszystkie kciuki do góry i subskrypcje są bardzo mile widziane. A widzimy się w następnym odcinku. Na razie!